Witam Państwa na naszym zebraniu otwartym Katedry Prawa Konstytucyjnego. Zebranie hybrydowe, historyczne, dlatego że po raz pierwszy w sali multimedialnej, w sali 203 naszego wydziału. Bardzo serdecznie witam dzisiaj naszego gościa i referenta, pana profesora Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Będziemy dzisiaj dyskutować o otwartym parlamentaryzmie. To jest pewien projekt, który pan profesor opracował i którego założenia nam dzisiaj przedstawi i o którym chcielibyśmy podyskutować. Wydaje mi się, że są przynajmniej trzy ważne powody, być może jest ich więcej i one w trakcie naszego spotkania zostaną ujawnione, ale są przynajmniej trzy ważne powody, dla których warto na ten temat podyskutować, przeprowadzić takie zebranie naukowe. No po pierwsze dlatego, że parlamentaryzm jest taką, można powiedzieć, istotą polskiego ustroju. Mówimy zawsze, jak się zastanawiamy nad tożsamością konstytucyjną, że jedną z istotnych elementów tej tożsamości jest zasada ustroju parlamentarnego. Zarówno krytycy, jak i zwolennicy różnych rozwiązań dotyczących parlamentu tego nie kwestionują. Po drugie, w naszej tradycji konstytucyjnej przyjęło się takie określenie, którym posługiwał się profesor Sarnecki, pamiętam, na różnych zebraniach naszej katedry, jak preponderacja Sejmu, czyli taka naturalna skłonność ustrojowa do przypisywania Sejmowi szczególnej roli ustrojowej. I z tego punktu widzenia też warto się nad parlamentaryzmem pochylić. A po trzecie, bardzo od lat my wszyscy dyskutujemy na temat różnego rodzaju wad polskiego parlamentaryzmu. To najczęściej się pojawia w związku z procesem legislacyjnym, ale nie tylko. Mówimy, że istnieją pewne takie już stałe problemy, które są trudne ustrojowo do rozwiązania. One były dyskutowane jeszcze przed wejściem w życie konstytucji, później po wejściu w życie konstytucji. No a w tej chwili te kwestie parlamentarne nabierają szczególnie istotnego znaczenia w dobie kryzysu konstytucyjnego, kiedy zastanawiamy się właśnie, na ile ta konstytucja i reguły przez nią sformułowane jeszcze w ogóle obowiązują. No i w tym momencie ten punkt ciężkości debaty, czy sposób debaty o polskim parlamentaryzmie zaczyna nabierać w ogóle nowych wymiarów. Także wydaje mi się, że z tych wszystkich powodów, pewnie też z wielu innych, debata o otwartym parlamentaryzmie jest istotna i oddaję głos panu profesorowi. Proszę bardzo, panie profesorze. Tak. Czy tylko kamerę mam? Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie i zaszczyt, i przyjemność rozmawiać na forum seminarium Państwa Katedry, tym bardziej, że wyraziliście Państwo zainteresowanie projektem, który w moim najgłębszym przekonaniu dotyka jednego z istotnych problemów ustrojowych i stwarza szansę na dobrą naprawę Rzeczypospolitej. Tytułem wyjaśnienia, czym jest otwarty parlamentaryzm i jakie są jego założenia, to na początku. Rozmawiamy nie o idei, tylko o programie, który ma swoją konkretną postać, to znaczy to jest projekt gruntownej zmiany regulaminu Sejmu, złożony do laski marszałkowskiej, opracowany przez zespół prawników, którym rzeczywiście kierowałem, i z udziałem NJOIS-ów zajmujących się transparentną legislacją, demokratyzacją legislacji. Przy tej okazji chcę wszystkim podziękować, przede wszystkim profesorowi Balickiemu z Wrocławia, który bardzo czynnie w tym opracowaniu uczestniczył, i Fundacji Helsińskiej, Fundacji Batorego, Klubowi Jagiellońskiemu i innym instytucjom, które wzięły udział w opracowaniu tego projektu. Zakładam, że za dwa miesiące, bo został złożony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
tego projektu musi odbyć się głosowanie, bo za dwa miesiące, mniej więcej za dwa miesiące minie czteromiesięczny termin, po którym Sejm musi rozstrzygnąć. Na razie ten projekt jest w zamrażarce. Jakie są jego główne założenia? Tak? Fundamentalne założenie opiera się na idei, że odbudowa demokracji konstytucyjno-pluralistycznej w Polsce, wolę ten termin niż demokracja liberalna, to za Raymondem Aronem używam terminu demokracja konstytucyjno-pluralistyczna jako, czy państwo demokracji konstytucyjno-pluralistycznej jako państwo rozwiniętej, ugruntowanej demokracji. Takie państwo musi zakładać, że parlament ma funkcje realne. Przez funkcje realne, będę się jeszcze odnosił do tej idei propenderacji parlamentu i wspomnę o profesorze Sarneckim, przez parlamentaryzm realny rozumiem taki parlamentaryzm, który jest przestrzenią wolnej debaty publicznej, a nawet więcej, jest centralnym miejscem debaty publicznej w kraju i jest miejscem legislacji odpowiadającej kryterium rzetelności i transparentności. Jest miejscem swobodnie wykonywanych funkcji kontrolnych w imieniu opinii publicznej i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki w europejskiej państwa. Realny parlamentaryzm nie oznacza i nie musi oznaczać i nie powinien oznaczać takiej praktyki ustrojowej, która odbywa się kosztem stabilnego i efektywnego rządzenia. Tak? Czyli jest w moim rozumieniu czymś innym niż rządy zgromadzenia czy rządy komitetowe. Wręcz przeciwnie, cały projekt jest pomyślany tak, iż w żadnym jego punkcie nie przeszkadza większości politycznej rządzić. Wymaga od niej tego, by realizowała proces legislacyjny w sposób cywilizowany, rzetelny i transparentny, by podlegała kontroli politycznej, by traktowała sprawy europejskie jako wymagające kooperacji, ale żaden z tych pomysłów nie uniemożliwia większości politycznej efektywnego rządzenia. Na co odpowiada otwarty parlamentaryzm? No, odpowiada na pewno na drastyczne uderzenie w rdzeń uprawnień parlamentu, które nastąpiło po 2015 roku i na zaniechanie reformatorskie, które miało miejsce no, po 1997 roku, kiedy już ugruntował się nowy porządek konstytucyjny i nie zadbano o to, by reformom na rzecz no, stabilności i efektywności władzy wykonawczej towarzyszyła troska o no, umocnienie, racjonalne umocnienie praw i funkcji parlamentu. I teraz kilka słów o kontekście historycznym, bo to też wyjaśnia moje intencje i intencje współtwórców projektu Otwarty Parlamentaryzm. Kilka słów mojej interpretacji, co działo się z Sejmem i Senatem po 1989 roku. Mieliśmy po upadku komunizmu pierwszą fazę, w której z pewnością Sejm odgrywał rolę kluczowej instytucji politycznej. Wskutek kilku czynników. No po pierwsze wskutek tego, iż to Sejm, a na pewno Senat w pełnym zakresie stały się pierwszymi instytucjami wolnej ekspresji politycznej tak, po upadku komunizmu. Tak się potoczyła historia polityczna Polski. Po drugie, Solidarność szła, czy szerzej opozycja demokratyczna
jej przesłanie było wyraźnie zwrócone ku no właśnie propederacji Sejmu w systemie instytucji konstytucyjnych. Z oczywistych względów była to reakcja na państwo totalitarne, na państwo, które no nie tylko narusza, ale nie respektuje elementarnych praw podstawowych i swobód demokratycznych. Konstytucja kwietniowa nie mogła być pozytywnym punktem odniesienia. Zdecydowana większość środowisk opozycyjnych za taki punkt odniesienia w tradycji konstytucyjnej traktowało konstytucję marcową. I dobrze pamiętam, że w takim referacie zasadniczym sformułowanym na forum Komisji Konstytucyjnej, który wygłosił pan profesor Sarnecki, odwołanie do konstytucji marcowej było tak silne, jak i odwołanie do doświadczenia Solidarności. A zatem lokowano zaufanie polityczne przede wszystkim w obu izbach parlamentu, jako tych izbach, które wyrażają suwerenność narodu. No, właściwie ci spośród rzeczników wiodącej roli Sejmu, którzy wyrażali to w sposób jednoznaczny, nie optowali za powszechnymi wyborami prezydenckimi. Byli bardzo klarowni pod tym względem. Ale bardzo szybko okazało się, że ten model takiej wyrazistej propenderacji Sejmu, czy Sejmu jako centralnej instytucji konstytucyjnej, uniemożliwia efektywne rządzenie. Póki istniał rząd Tadeusza Mazowieckiego, póty procedury i regulacje konstytucyjne nie były konieczne, bo on się opierał na wyjątkowym autorytecie publicznym, no i na niemożności obalenia go w trybie zwykłych instytucji parlamentarnych. Ale już w Sejmie pierwszej kadencji, począwszy od rządu Jana Olszewskiego, widoczne było jaskrawo, że bez tych regulacji, no, które określano mianem zracjonalizowanego parlamentaryzmu, czy też bez poszukiwania instytucji, które by odpowiadały właśnie idei stabilnego i efektywnego rządzenia, państwo sobie nie poradzi. I taka była geneza małej konstytucji, która była opracowana i uchwalona ponad podziałami politycznymi, mimo że one były bardzo intensywne. Nie chodziło tylko o wojnę na górze, ale także już o bardzo ostry spór w Sejmie pierwszej kadencji. Pomimo tego ostrego sporu istniała powszechne przekonanie, iż rządy zgromadzenia, bo w gruncie rzeczy w takiej formule istnieliśmy, działaliśmy przed konstytucją, przed małą konstytucją, no to zaproszenie do anarchii, do niezdolności, czy braku decyzyjności rządzenia. I właściwie ten realny ustrój polityczny, który mamy, został wytworzony na matrycy małej konstytucji. Ta konstytucja z 1997 roku w niewielkim stopniu to koryguje. Powiązany z ordynacją wyborczą, z progiem, to była jedna z ostatnich decyzji Sejmu pierwszej kadencji, daje, no można powiedzieć, stabilne i efektywne przesłanki rządzenia. Możemy na rozmaity sposób identyfikować wady polskiego życia publicznego i polskiej praktyki politycznej. No niemniej jednak czerpiemy z owoców tych decyzji, które były wtedy podjęte. Problem polega na tym, że tym decyzjom nie towarzyszył namysł nad dowartościowaniem parlamentu w nowej sytuacji, tak? To znaczy nad jego funkcjami kontrolnymi, nad przemyśleniem zaplecza instytucjonalnego, nad regulacjami w odniesieniu do procesu legislacyjnego. I jeśli parlament się trzymał na w miarę wysokich pozycjach, to nie za sprawą regulacji instytucjonalnych, tylko za sprawą, no raz, że przynajmniej do 2005 roku w elicie politycznej dominowała jeszcze elita solidarnościowa, no z
dużą grupą ludzi o samodzielnym myśleniu, zdolną do kooperacji ponad podziałami, wnoszącą jakby no, własny indywidualny wkład. To jeszcze był etap przed partiami, przed zdyscyplinowanymi partiami autorskimi. Druga kwestia to było wyzwanie europejskie, tak? To znaczy dostosowanie ustawodawstwa polskiego do regulacji europejskiej siłą rzeczy wymagało poważnego potraktowania parlamentu. No nie można było tego uczynić bez poważnego potraktowania Sejmu i Senatu. Na dodatek część wielkich reform ustrojowych z drugą reformą samorządową to było dzieło wspólne rządu i parlamentu. Też nie mogłoby się odbyć bez, można powiedzieć, przyzwoitej grupy parlamentarnej i dysponującej sporymi kompetencjami. To po prostu nie mogło być zrealizowane, gdyby nie było partnerów w postaci polityków tej klasy, jak Jan Rokita czy świętej pamięci Ludwik Dor w parlamencie. Po prostu nie można byłoby tego wdrożyć mocą wyłącznie aktywności rządowej. To jeszcze podtrzymywało pozycję parlamentu. A już po 2005 roku te przesłanki przestały istnieć. I wobec braku regulacji instytucjonalnej i dominacji tego, co nazywam partiami autorskimi, które zdyscyplinowanymi partiami autorskimi, które no nie są z natury rzeczy zainteresowane reformami instytucjonalnymi i dialogiem prowadzonym w obszarze samego parlamentu, samych izb, no to rozpoczął się proces degradacji. Przy czym, no, można powiedzieć, w latach 2005-2015 to była degradacja w ramach cywilizowanych reguł, czy osłabienie w ramach cywilizowanych reguł. No, a po 2015 roku przyszło już czas właściwie zawłaszczenia parlamentaryzmu, bo do słabości i wad identyfikowanych powszechnie, słabości legislacji, niskiego zainteresowania wysłuchaniem publicznym, doszły no, przypadki, po pierwsze, frontalnego, bezpośredniego naruszenia regulaminu Sejmu w postaci przeprowadzania ustaw, na przykład jedna z reform prawa karnego, bez podstawy regulaminowej, intensywne używanie ekspresowej ścieżki legislacyjnej, łącznie z uchwalaniem ustaw w jeden dzień. Nie jako wyjątku, tylko jako standardu. No wreszcie uderzenie w same funkcje deliberatywne parlamentu, reforma, zmiana w regulaminie po to, by usankcjonować prawo marszałka, no właściwie do blokowania debaty, wprowadzenie też przepisów dających możliwość sankcjonowania niepokornych posłów, bo to jeden z przypadków zmiany regulaminu tego dotyczy. No wreszcie wykorzystanie sytuacji covidowej do decyzji radykalnie ograniczających funkcje wolnościowe parlamentu, bo to stworzono pewien podstęp w postaci obrad zdalnych, tak? I promesa była inna niż wykonanie. Potem zasada, iż komisje sejmowe odbywają się też za zgodą marszałka Sejmu w okresie COVID-u. No to się wszystko złożyło na to, co można nazwać nie tylko osłabieniem parlamentu w ramach reguł cywilizowanych, ale po prostu jego radykalną degradacją. I teraz projekt otwarty parlamentaryzm, można powiedzieć, odpowiada na jedno i na drugie. Tak? To znaczy usuwa to, co nazywam drastycznymi naruszeniami i próbuje także odpowiedzieć na te strategiczne zaniechania reformatorskie z okresu sprzed 2015 roku. Wykorzystując sytuację, że regulamin daje w przypadku Polski dobre pole, tak? To znaczy to jest pewnie temat na bardzo ciekawe teksty, tak? To znaczy jaka jest relacja
w państwach europejskich między regułami konstytucyjnymi, ustawowymi, a regułami regulaminowymi. We Francji, którą się bardzo interesuje, nurt reformatorski od lat 20. i lat 30. zwraca uwagę na ogromny potencjał, jaki mieści się, potencjał ustrojowy regulaminu ISP. To profesor Barthélemy powiada, że tutaj wykładał studentom, wykładając prawo konstytucyjne, kładł ogromny nacisk na regulamin, pokazując, jak wiele zależy od regulaminu. No, Trzecia Republika, pamiętajcie Państwo, to są oszczędne ustawy konstytucyjne i kluczowe regulacje w regulaminie ISP. Stąd w 1958 roku potężna interwencja jakby reguł konstytucyjnych w tym polu, pomyślana jako zabezpieczenie przed, można powiedzieć, ustanowionym regulaminowym na podstawie regulaminu, w drodze regulaminu zwierzchnością parlamentu w systemie konstytucyjnym. To wszystko obmyślił Michel Debré, uczeń profesora Barthélemy. Uczeń, ale nie zwolennik, bo profesor Barthélemy był autorem Konstytucji Wiszy z 1944 roku, no ale te rzeczy zainspirował. Tak? My nie mamy tak daleko idącej interwencji reguł konstytucyjnych w odniesieniu do materii ustrojowej. Właściwie te reguły, o których mówiłem, one tworzą stabilne i efektywne rządzenie poprzez procedurę powoływania i odwoływania rządu, konstruktywne wotum nieufności. Natomiast można powiedzieć, że reguły konstytucyjne są nieobecne, tak? Nie definiują liczby komisji parlamentarnych, tak jak we Francji, nie odnoszą się do szczegółów procesu legislacyjnego, a więc można powiedzieć, że mamy pewną swobodę reformatorską przed możliwością zmiany głębszej, no przede wszystkim zmiany konstytucyjnej, ale także zmiany ustawowej, która mogłaby dotyczyć choćby ustawy kooperacyjnej, gdzie jest też pewien potencjał reformatorski. Wykorzystując tę sytuację, pomyśleliśmy sobie, że warto w ramach konstytucyjnych reguł i nie naruszając zasady rządnej demokracji, stabilnego i efektywnego rządzenia, to przez to rozumiem możliwość rządzenia rządu co najmniej przez jedną kadencję i posiadania instrumentarium rządzenia. Tak. Proponujemy w tym pakiecie reformatorskim kilka można powiedzieć sfer, które reformatorskich. Pierwsza z nich dotyczy naprawienia szkód wyrządzonych po 2015 roku, tak? To znaczy zniesienia tych przepisów dotyczących sankcjonowania niepokornych parlamentarzystów, zniesienia ekspresowego trybu legislacji, co też wiąże się też z innym postulatem, z transparentną legislacją. Ekspresowy tryb legislacji byłby możliwy do zastosowania przy kwalifikowanej większości głosów, wtedy kiedy wszystkie siły polityczne rozpoznają jakiś ewidentny błąd. Tak? Po drugie, kolejna rzecz to jest reprezentatywność i pluralizm w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli w Komisji powinny być reprezentowane wszystkie kluby parlamentarne, a przewodnictwo Komisji rotacyjne. Cyklicznie zmienia się szef Komisji, raz ze strony klubów wspierających rząd, dwa ze strony klubów opozycyjnych. Swoją drogą proponujemy formalizację statusu klubów i kół opozycyjnych, o których zaraz powiem. W tej sferze znajdują się też regulacje pozwalające, znaczy gwarantujące swobodę dyskusji, debaty publicznej i samego aktu głosowań w postaci możliwości zadania pytań w przypadku głosowań przez każdy klub i po jednym pytaniu przez każdy klub i koło poselskie i gwarancje dla szefów klubów i szefów kół zabrania głosu w debacie parlamentarnej poza kolejnością. To wyrównuje relacje z rządem, bo to arbitralność marszałków Sejmu po 2015 roku polegała na tym, że
pewną praktykę, pewien obyczaj parlamentarny był tutaj naruszany. Drugi obszar to jest to, co nazywam rzetelną, transparentną legislacją, przy oczywiście realistycznym założeniu, że naprawa legislacji w Polsce wymaga znacznie większego wysiłku i dotyczy także sfery, znaczy fazy rządowej procesu legislacyjnego. Co tutaj się mieści w fazie? Likwidacja ekspresowego trybu, o czym mówiłem. Przymus konsultacji poselskich projektów ustaw poprzez zbudowanie narzędzia informatycznego, dzięki któremu odbywałyby się konsultacje, no, erga omnes wobec wszystkich, trwające nie krócej niż 21 dni. To by oznaczało także niemożliwość legislacji zaczynającej się niezwłocznie po zgłoszeniu projektu poselskiego. Ten sam tryb dotyczyłby tych projektów zewnętrznych, czyli prezydenckich, projektów Senatu czy projektów Rady Ministrów, wobec których marszałek Sejmu uznałby, że nie przeprowadzono na wcześniej procedury konsultacyjnej. Zgłaszamy to przede wszystkim dlatego, że zidentyfikowaliśmy, Fundacja Batorego chyba najczynniej, najdokładniej, odstąpienie od rzetelnych procedur konsultacyjnych ze strony Rady Ministrów. Więc jeśli projekt nie byłby skonsultowany w sposób rzetelny przez Radę Ministrów, marszałek Sejmu miałby prawo wprowadzenia tego obowiązku w fazie już wczesnoparlamentarnej. Dalej, zrównanie ustaw o charakterze samorządowym i podatkowym, procedury w tej sprawie z procedurą kodeksową i zakaz odrzucania ludowej inicjatywy ustawodawczej w pierwszym czytaniu. Tak, to jako wyraz szacunku dla inicjatywy obywatelskiej. Dalej, z tym wiąże się także ustanowienie takich regulacji dotyczących terminów poszczególnych faz procedury legislacyjnej, które zapobiegałyby zamrażarce, tak? Czyli właśnie uchylaniu się od procesu legislacyjnego ze względu na to, że on jest trudny albo trudny politycznie. Mamy zatem w projekcie regulaminu Sejmu cały szereg przepisów, które dyktują konieczność podjęcia decyzji 6 miesięcy od złożenia projektu. Każdego projektu ustawy powinno być rozstrzygnięcie w fazie pierwszego czytania, potem terminy dotyczące sprawozdań komisji, możliwość także zwoływania podkomisji przez mniejszość, po to, by podkomisje nie służyły do zamrażania procesu legislacyjnego. Wszystko opiera się na zasadzie, że Sejm w określonych terminach musi podjąć decyzję. Ona może być decyzją negatywną, ale musi być zaprezentowana opinii publicznej. Tak? To znaczy projekty nie mogą być mrożone, nie mogą być ukrywane przed opinią publiczną. Jawności i umocnieniu odpowiedzialności sprzyja też przepis, który wymusza na Radzie Ministrów zajmowanie stanowiska w sprawie poprawek do ustaw. No to się wiąże z identyfikowaną od lat praktyką. Nikt tego dokładnie nie zbadał, bo jest to wiedza dyskretna. To znaczy projekt, nie chodzi tylko o projekty poselskie, które są faktycznie projektami rządowymi, tę wadę identyfikujemy wszyscy, ale poprawki do projektów, które są wyrazem konkurencji między ministerstwami i między resortami. To jest też jedna z patologii procesu legislacji, dlatego że właściwie oznacza to nieczytelność stanowiska rządu, przeniesienie sporu, który nie jest rozpoznany przez opinię publiczną. W związku z tym chcemy, aby Rada Ministrów definiowała swoje stanowisko względem poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. To wiązała. To jest moje osobiste przekonanie, że głównym kulturowym źródłem, poza byle jakością, tak,
procesu legislacji w Polsce jest zanik indywidualnej odpowiedzialności. Nie wiemy, kto napisał projekt. Tak. Jeśli zaczyna problem, to począwszy od fazy ministerialnej, nie ma autorów. Autorzy są tylko wtedy, kiedy są ewidentne, proste sukcesy. Autorów nie ma. Więc to jest jeden z pomysłów wymuszających odpowiedzialność i wymuszających stanowisko rządu. Z tym jest związana sprawa trzecia, która dotyczy już otwarcia, bo wszystkie te przepisy, przede wszystkim te reguły konsultacyjne, to oznaczają także otwarcie parlamentaryzmu, na otwarcie parlamentu na dialog i na wpływ podmiotów zewnętrznych, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. Temu też służy demokratyzacja wysłuchania publicznego, która w myśl projektu mogłaby być zarządzana przez 1/3 składu każdej komisji i na wniosek 2 klubów parlamentarnych. To Państwo doskonale wiecie, że właściwie w większości przypadków ustaw o kluczowym znaczeniu nie zarządzono wysłuchania publicznego. Ono jest instytucją realizowaną 5 razy w kadencji, ale nie w sprawach kluczowych. I są jeszcze 2 obszary, można powiedzieć, reform ofensywnych, bo jeśli można powiedzieć, że to, o czym mówiłem, no to jest, może być, naprawienie szkód, trochę prostowanie instrumentu. Tutaj mamy dwie reformy ofensywne. Specjalna debata umożliwiająca stawianie przez opozycyjne kluby i koła pytań do premiera i ministra, pytań nierejestrowanych, niecenzurowanych, zgłaszanych na dzień przed debatą. W debacie, która trwałaby od nie mniej niż 90, a nie więcej, nie dłużej niż 120 minut, odbywającej się na zasadzie 5 minut dla strony opozycyjnej, 5 minut dla ministra, premiera bądź ministra, przy czym te uprawnienia, czy te prawa miałyby tylko te kluby i koła, które by rejestrowały się jako kluby i koła znajdujące się w opozycji do rządu. Ta regulacja też miałaby skutek antypatologiczny, w tym sensie, że byłoby jasne, kto jest po której stronie. Tak? Mamy praktykę małych ośrodków politycznych, tak to można nazwać, w kategoriach politologicznych, stojących o krakiem między rządem a opozycją. Te uprawnienia byłyby tylko w rękach klubów i kół opozycyjnych, no bo tego rodzaju funkcje kontrolne znajdujące się w rękach parlamentarzystów strony rządowej no nie mają uzasadnienia. Zamysł, który temu towarzyszy, no polega także na tym, by w większym stopniu parlament był centrum debaty publicznej, a nie media, to znaczy przy całym szacunku dla mediów. Zanik funkcji kontrolnych parlamentu polega na tym, że bardzo często realna debata toczy się w mediach, a ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że ze świecą szukać mediów powszechnie akceptowanych, znaczy to debata jest jakby z góry źle ukształtowana. Więc szukaliśmy też takich sposobów, w którym wskutek rozwiązania instytucjonalnego parlament nie staje się jedynym miejscem poważnej debaty, no ale jest kluczowym miejscem debaty publicznej. No i ostatnia kwestia to jest zaradzenie takiej bardzo daleko posuniętej marginalizacji parlamentów w sprawie polityki europejskiej, tak? Która ma właściwie tu komisje parlamentarne w Senacie już nie istnieje, bo została włączona do Komisji Spraw Zagranicznych, odgrywają czysto wtórną rolę. Zaplecze instytucjonalne jest bardzo nikłe. To jest też osobny problem, bo cała ta reforma wymaga także wysiłku instytucjonalnego, rozbudowania zaplecza profesjonalnego, ale
proponujemy dwie rzeczy, tak? To znaczy wystąpienie prezesa Rady Ministrów przed szczytem Unii Europejskiej, przed posiedzeniem Rady Europejskiej i wystąpienie po. A druga istotna rzecz to jest 3-tygodniowy termin na złożenie przez Radę Ministrów sprawozdania z pracy Rady Ministrów w okresie upływającej prezydencji. Te sprawozdania często odbywają się po okresie 2 miesięcy i mają już taki czysto historyczny charakter. Wreszcie debata nad, trzecia kwestia, debata nad planami legislacyjnymi Komisji Europejskiej. To są wszystkie idee, tak wspominałem, tak zaznaczyłem na początku, opierają się one na poszukiwaniu urealnienia funkcji, praw i funkcji parlamentu w ramach zasady stabilnej i rządnej demokracji, z potraktowaniem praw opozycji jako wartych tak zasilenia, przy czym z przekonaniem, że opozycja jest adwokatem opinii publicznej, że to nie jest dobro samo w sobie, tak? To znaczy to nie jest zasilenie opozycji ze względu na jej interesy, tylko opozycja, szczególnie w systemie, w którym mamy do czynienia z tą zracjonalizowanym parlamentaryzmem, czyli ze stabilną i efektywną demokracją, przez potężną przewagą większości politycznej w systemie, to opozycja jako adwokat opinii publicznej, jej prawa powinny być zasilone. Czy projekt zostanie zaakceptowany? No to zależy od okoliczności politycznych. On został podpisany nie tylko przez wszystkie stronnictwa opozycyjne, ale także przez posłów Konfederacji. Zobaczymy, jak to będzie, jakie będzie rozstrzygnięcie w głosowaniu. Natomiast no, na pewno jest to zobowiązanie dla stronnictw opozycyjnych do tego, by w tym wypadku pozytywnej zmiany ustrojowej zadbać także o ten komponent rekonstrukcji demokracji konstytucyjno-pluralistycznej w Polsce, jaką jest no, realny parlamentaryzm. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Otwieramy dyskusję. Ja może na początku tylko dwa słowa powiem, ponieważ skojarzyło mi się to wystąpienie z taką wczorajszą dyskusją, którą odbyłem ze swoimi seminarzystami na temat funkcji europejskiej parlamentu, o której pan profesor trochę teraz mówił w takim krytycznym kontekście. Mianowicie jednym z takich naszych wczorajszych debat było to, że te szalone ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zmiany konstytucji, na przykład wprowadzenia do niej klauzuli europejskiej, no nie unieważniają konieczności debatowania na poziomie niższym, właśnie na poziomie ustawowym czy na poziomie parlamentu. No i jak zadajemy sobie pytanie, czy tego typu projekt może być realizowany w ramach regulaminu Sejmu, czy nie powinien wiązać się ze zmianą konstytucji, o której, jak wiemy, jest rzeczą szalenie trudną i w polskich realiach, w wielu wypadkach niemożliwą, no to jest pierwsza kwestia, która się potwiera, czy regulamin jest tu miejscem właściwym i czy on może być tutaj jakimś narzędziem sprawczym. No, cały szereg wątków związanych z tą, można powiedzieć, z tymi zaniechaniami i wadliwą praktyką legislacyjną. Ja powiem tylko tyle, że akurat z taką bezpośrednią legislacją nie miałem wiele wspólnego, ale jak sobie przypominam mój udział w pracach nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym od 2013 roku, gdzie mnie prezes Trybunału delegował, to właśnie obserwowałem bardzo wiele takich praktyk, można powiedzieć, że to się odbywało wszystko w ramach reguł, ale te reguły tak naprawdę w wielu miejscach były wydrążone z jakiegoś aksjologicznego rdzenia i to było taki rytualny parlamentaryzm, ten, który ja doświadczałem właśnie w tych latach 2013-2015. Jak było, co się zdarzyło później, to wszyscy wiemy. No i teraz jest pytanie, jak temu zaradzić. Także tutaj myślę, że otwieramy bardzo taką aktualną debatę. No i tak jak tradycyjnie, to znaczy Państwo, którzy są na sali, to oczywiście proszę, żeby się zgłaszali i od razu zabierali głos. Państwo, którzy są z nami w internecie, żeby podnosili te łapki, ja wtedy będę Państwa wywoływał, a gdyby się okazało, że jakiś jest problem z tymi łapkami, to po prostu proszę włączać mikrofon i się zgłaszać. Także proszę bardzo,
Teraz czas na pytania, komentarze, uwagi i wszelkiego rodzaju, można być udział w dyskusji jest w tej chwili jak najbardziej dopuszczalny. Otwieramy dyskusję. Kto z Państwa się by zgłosił pierwszy? Zawsze pierwszy to jest pierwsze miejsce. Trudny. Najtrudniej, tak, tak. Znaczy zawsze jest takie zawodem, nie? Pan Krzysztof Kozłowski, tak. Panie doktorze, proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie panie profesorze za wspaniałe. Jakby pan włączył kamerę, byłoby nam jeszcze bardziej miło, bo my pana widać mnie? Widzimy na ekranie. Dobra, to jeszcze sekunda. Nie wiem, jak czy się widać. Nie uda, to trudno. O, teraz już chyba będzie mnie widać. Tak. Jestem? Dobrze, jeszcze raz dzień dobry, bardzo dziękuję panie profesorze za wspaniały referat i za tę ogólną, szerszą refleksję na temat stanu konstytucyjnego panującego w Polsce i na temat pożądanego ukształtowania pracy i funkcji parlamentu w naszym systemie ustrojowym. Pan profesor w swoim referacie wskazywał, jeżeli dobrze zrozumiałem, na taką potrzebę oparcia ustroju czy pewnego odżywienia ustroju parlamentaryzmem. Tylko zastanawiam się, czy z punktu widzenia czysto pragmatycznego, czy wręcz praksologicznego, parlament jest zdolny do podejmowania takich bieżących decyzji o charakterze zarządczym. Mówiliśmy o kwestiach europejskich, mówiliśmy również o tych kwestiach związanych z relacją z władzą wykonawczą. Dzisiaj te procesy rządzenia są niesłychanie szybkie. Decyzje muszą być podejmowane w sposób niezwłoczny, w oparciu o najlepszy, najbardziej aktualny stan wiedzy, o najgłębszy stan wiedzy, jaki dla decydentów jest dostępny, jest możliwy do pozyskania. Czy to w warunkach wewnątrzkrajowych, czy to w związku z realizacją funkcji europejskiej, czy też takiej szeroko pojętej prawno międzynarodowej. Myślę, że pandemia też dobrze nam pokazała, że w sytuacji o charakterze nadzwyczajnym to władza wykonawcza była zdolna do podjęcia określonych decyzji bardzo szybkich, zarządczych, odpowiadających potrzebom chwili. Natomiast gdy te projekty ustaw wpadały do parlamentu, były przedmiotem rozwagi parlamentu, trwało to relatywnie długo, no i efekt był taki, że te ustawy covidowe nie do końca odpowiadały standardowi konstytucyjnemu. I rozumiejąc i dostrzegając ideę pana profesora związaną z podniesieniem roli parlamentu w wymiarze ustrojowym, pewną restauracją jego roli, zastanawiam się, czy z punktu widzenia czynników no, czysto pragmatycznych, może to słowo praksologiczne będzie tutaj właściwe, adekwatne, czy ta idea mogłaby się do końca zrealizować. Bardzo dziękuję. Ja myślę, panie profesorze, że możemy w takiej konwencji pytanie odpowiedź, bo te pytania mogą być bardzo różny rozszał i zakres, także chyba tak będzie najprościej. Tak. To dziękuję za to pytanie. Chcę położyć nacisk na to, że żaden z tych pomysłów, czy żadna z tych innowacji nie stanowi ryzyka dla procesu rządzenia, bo odwołując się już do przykładów bardzo konkretnych, no, my mamy bardzo powolny proces wdrażania dyrektyw europejskich i w żadnym razie mocniejszy udział czy silniejszy udział w tym procesie komisji parlamentarnych nie stanowi zagrożenia. Mam też takie wrażenie, że polska polityka europejska jest poza tymi grubymi rzeczami, no, poza jej orientacją, tak? Jest realizowana na poziomie wątpliwym jakby ze względu na jakość. Także dlatego, że jest polityką nietransparentną i niewyczuloną na dialog z interesami ekonomicznymi w fazie rządowej. Znaczy, tak jak w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, na rozmaite sposoby. Grupy usprawiedliwionych interesów gospodarczych.
reprezentujące poszczególne sektory gospodarcze są stale jakby konsultowane w procesie podejmowania decyzji europejskich, tak w Polsce dzieje się to od czasu do czasu. A zatem nie ma problemu tempa decyzji, tylko jest problem jakości decyzji. I racjonalnie pomyślane zasilenie parlamentu oznacza też taki rodzaj otwartości, który obniża ryzyko błędów. Ustawy covidowe są też bardzo dobrym przykładem. Gdyby rząd obrał linię opracowywania ustaw covidowych ponad podziałami politycznymi, nawet nie czerpiąc z reguł konstytucyjnych, tylko wytwarzając taką praktykę, uniknęlibyśmy bardzo wielu błędów. Ustawa, proszę zauważyć, ustawa wdrożeniowa, tak, czyli ta kluczowa ustawa, która jest oprzyrządowaniem dla Krajowego Planu Odbudowy i dla budżetu, rozumiem, tego klasycznie pojmowanego, ona dopiero teraz trafi do parlamentu. To nikt rządowi nie przeszkadzał zgłoszenia jej kilka miesięcy wcześniej po to, by odbyła się prawdziwa debata i prawdziwa praca legislacyjna, zakładam, że sprzyjająca także jakości. Więc odpowiadam w ten sposób. Jeśli nie proponujemy regulacji, które uniemożliwiają rządzenie, to racjonalne zasilenie parlamentu może tylko podnosić jakość decyzji podejmowanych w polu europejskim. I te trzy innowacje w regulaminie, no one w ogóle nie stwarzają tego ryzyka, o którym mówi pan doktor, a zakładam, że obecność prezesa Rady Ministrów przed szczytem Rady Europejskiej w parlamencie, jeden dzień przed szczytem, no to jest po pierwsze wyraz respektu dla opinii publicznej i potraktowanie tego rodzaju polityki jako polityki państwowej, tak, na której, którą się wykonuje z podniesioną przyłbicą. A zatem tego ryzyka nie ma. Jest inne duże pytanie, no czy pojawi się większość polityczna, która będzie chciała ucywilizować reguły w tej sprawie, bo pokusa rządzenia, pokusa wykorzystania degradacji parlamentu jest duża. Tylko to jest kosztem jakości legislacji, kosztem też jakości polskiej polityki europejskiej. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Dziękuję. Pan doktor, oczywiście. Proszę bardzo. Marcin Czerwiec. Ja mam pytanie odnośnie zidentyfikowania przyczyn tego zagadowanego lekarstwa. Jako prawnicy, no to jesteśmy w stanie, jeżeli operujemy na normach prawnych, jeśli chodzi o tą pieniądze, czy przyczyną były rzeczywiście normy prawne, czy przyczyną był upadek zwyczaju kultury politycznej? Ponieważ wcześniej istniało pewne zwyczaje, rotacyjnego przewodnictwa komisji, które były po prostu zarzucone. One nie były wpisane nigdzie w programie. Albo częściowo tylko były. Natomiast zostały zarzucone. Teraz pytanie, czy projektodawcy rzeczywiście wierzą w to, że te normy, które nawet jeżeli będą uchwalone, czy one będą przestrzegane, czy na przykład nie będą odchodzą. Bo jak rozumiem, przechodząc na przykład do tego przykładu, tam jest w tym projekcie taka norma wskazująca na to, że nowo utworzony klub, czy koło, czy parlamentu ma obowiązek się zdecydować, czy ono jest rządowe, czy jest opozycyjne. Czy nie obawia się na przykład tam tego, że po prostu się
wytworzył takie sztuczne koło, które się formalnie zadeklaruje o komisję i w ten sposób partia rządząca będzie się przygotowała przed komisją, przed komisji służb specjalnych. To zawsze takie ryzyko istnieje, tylko no, ceną jest blamaż przed opinią publiczną. No, raczej praktyka polega na tym, że ci, którzy stoją okrakiem, no właśnie unikają formalnych deklaracji i trochę korzystają z tego, że nie można złożyć formalnych deklaracji. Ale ja starałem się w tym krótkim wystąpieniu wyjaśnić czy przedstawić moją interpretację kontekstu takiego historyczno-politycznego, tego z czym mamy do czynienia i też pozwoliłem sobie przekazać Państwu tekst, który się ukazał w więzi, mój tekst, który się ukazał w więzi, w którym opisuję pozycję Parlamentu Polskiego, Sejmu i Senatu po 89 roku, bo Pan pyta skąd, jakie jest źródło tego kryzysu. No, źródło nigdy nie pochodzi z norm, tak, bo normy słabe są zawsze efektem albo złych decyzji, albo podtrzymywania złej praktyki. Tak. Mogę powtórzyć to, o czym mówiłem, że ukształtowaniu ustroju politycznego od małej konstytucji w okresie od małej konstytucji do konstytucji obecnie obowiązującej, no nie towarzyszyła dbałość o to, by pomyśleć o zasileniu funkcji kontrolnych parlamentu jako pewnego antidotum, czy pewnej przeciwwagi dla umocnienia władzy wykonawczej. Zresztą bardzo sensownego umocnienia władzy wykonawczej. W Niemczech, we Francji i w kilku parlamentach państw europejskich na początku tego wieku świadomie dowartościowywano pozycję parlamentu, nie niszcząc tego, co nazywam stabilną, efektywną demokracją. W Polsce się tym nikt nie przejmował. Ja stawiam tezę dlatego, że główni aktorzy polityczni nie byli tym zainteresowani, nie było to kluczowe, a reguły dotychczasowe były wygodne. Były wygodne. No i temu też towarzyszyło tak naprawdę taki model rządzenia, w którym demokracja ma formułę paternalistyczną. Znaczy ukształtowała się w Polsce demokracja paternalistyczna, no tak naprawdę z niechęcią do nawet racjonalnych form demokracji partycypacyjnej. Znaczy my reprezentujemy naród, większość polityczna reprezentuje wolę większości wprost i jej misją jest zapewnienie realizacji tej woli. Dialog był traktowany no, jako ciężka konieczność, tak? No ale trzeba pamiętać, że to jest model, który nie musi istnieć w Polsce bez końca, bo to jest model partii dominującej w koalicji rządowej. Skoro dojrzałe demokracje, jak niemiecka, mają koalicje no, zrównoważone, to Polska też może mieć koalicje zrównoważone. W koalicji trzypodmiotowej ta praktyka już zupełnie wygląda inaczej, bo każda z sił politycznych może być żywotnie zainteresowana mocniejszym dialogiem z opinią publiczną. Więc może się pojawić także, można powiedzieć, taka dobrze pojęty interes za przebudowaniem tego modelu, bo on działał w momencie no, hegemonii Platformy i hegemonii Prawa i Sprawiedliwości. No i jak prawdę powiedziawszy, mam też to przed oczami, że alternatywna wobec obecnej koalicja rządowa może będzie musiała mieć charakter bardziej zrównoważony i także z większym wyczuleniem dla roli parlamentu niż w sytuacji no, koalicji wokół hegemona, tak? Koalicji wokół hegemona. No. Mamy dzisiaj koalicję wokół hegemona,
trwożliwie szukającą z tygodnia na tydzień większości politycznej, no, ale jest to jednak koalicja wokół hegemona. Tak? Ale w sytuacji rządów koalicyjnych typowych, a jednak w ramach reguł stabilnej, efektywnej demokracji, to istnieje już większe wyczulenie na dialog parlamentarny, na poważniejsze traktowanie parlamentu niż w sytuacji koalicji zdominowanej przez hegemona. Dziękuję. Zgłasza się pani Aleksandra, jak rozumiem, to jest pani doktor Aleksandra Dębowska chyba, tak? Tak, dobrze rozumiem. Proszę bardzo, pani. Dzień dobry państwu, tak to ja. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i było mi bardzo miło wysłuchać tego wystąpienia. Ja mam takie pytanie, trochę nawiązujące do pytania pana doktora Krzemińskiego, a mianowicie chciałam zapytać odnośnie tego, jak mocno właśnie możemy oczekiwać, że te reguły, które są proponowane, te zmiany, które są proponowane w regulaminie Sejmu, będą respektowane i czy państwo, tworząc ten projekt, myśleliście państwo potencjalnie też o pokazaniu takiego konstytucyjnego zakotwiczenia tych zmian, które państwo proponują. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Tak jak pan profesor zauważył, na przestrzeni wielu lat mogliśmy zaobserwować, że pewne reguły proceduralne, reguły zakotwiczone w regulaminie nie są respektowane. I takie wątki też pojawiały się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ja pamiętam taką sprawę, której rozstrzyganiu też brał udział pan profesor Tuleja, gdzie nowelizowano prawo o ustroju sądów powszechnych. Było wiadomo, że pierwsze czytanie w świetle regulaminu ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym. Reguła zawarta na poziomie właśnie regulaminu Sejmu była jednoznaczna. Natomiast pojawiło się pytanie o konsekwencje naruszenia tej reguły. I tutaj parlament nie znalazł sprzymierzeńca w postaci Trybunału Konstytucyjnego, bo kiedy przed Trybunałem podniesiono zarzut naruszenia tego przepisu, to Trybunał uznał, że jest tutaj naruszenie, ale nie jest to na tyle istotne naruszenie, by predestynowało do stwierdzenia niezgodności z konstytucją tej procedury ustawodawczej. No i tutaj pan profesor, wiem, że próbował się ze swoją argumentacją przebić i pokazać, że jednak ta procedura trzech czytań tutaj determinuje sposób postrzegania artykułu 37 ust. 2 regulaminu. Natomiast jednak Trybunał ocenił tak, jak ocenił. No i właśnie stąd moje wątpliwości, bo czy widzimy tutaj jakąś przestrzeń dla właśnie pokazania tego tła konstytucyjnego dla tych wszystkich reguł, wartości konstytucyjnych, które stoją za tymi regułami i w związku z tym możemy potencjalnie ułatwić w przyszłości kiedyś, jeśli wyjdziemy z kryzysu konstytucyjnego, właśnie Trybunałowi Konstytucyjnemu gwarantowanie tych reguł zawartych w regulaminie Sejmu. To jest moje pierwsze pytanie. Przepraszam, jeśli nie nazbyt jasno się wyraziłam. A miałabym jeszcze drugie pytanie, jeśli można. Nie wiem, czy... Tak. To druga kwestia, bo tutaj czytając te propozycje zmian, zauważyłam, że też odnosicie się państwo dosyć mocno do inicjatywy ustawodawczej obywateli, między innymi ta zmiana, która jest proponowana odnośnie tego, żeby w pierwszym czytaniu nie można było zgłosić wniosku o odrzucenie projektu ustawy wniesionej przez obywateli, więc też się zastanawiam, czy tutaj też państwa propozycje nie idą w sukurs też części przedstawicieli doktryny, którzy proponują też zmiany w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jest taki raport Obywatele decydują, gdzie szereg proponowanych zmian w tym zakresie jest rekomendowanych i tutaj też zwraca się uwagę na wiele słabości tej inicjatywy ustawodawczej obywateli. Tutaj w wielu przypadkach właśnie gdzieś albo te projekty utykają, gdzieś te projekty po prostu nie są procedowane, nawet jeśli zostały złożone w odpowiedni sposób. No i też zwraca się uwagę na pewne utrudnienia dla obywateli odnośnie uzasadniania takich projektów. Wiadomo, że taki projekt też nie jest, obywatele nie korzystają z takiego zaplecza fachowego, jakim dysponuje Rada Ministrów na przykład, więc czy tutaj, nie wiem, czy państwo też o takich zmianach na tym poziomie myśleliście, czy cała koncentracja była właśnie na tych zmianach regulaminu Sejmu. Także to by mi się podobało. Dziękuję bardzo. Tak.
Bardzo dziękuję za te pytania. To w odwrotnej kolejności, jeśli pani pozwoli. Właściwie ten projekt, ta propozycja odnosząca się do zakazu odrzucania inicjatywy ludowej w pierwszym czytaniu została stworzona tak trochę w dialogu z INSPRO, tak? Z Enjoyce'em kierowanym przez pana Rafała Górskiego, który jest promotorem nowelizacji ustawy o wykonaniu ludowej inicjatywy ustawodawczej. Ja troszeczkę miałem ścisły kontakt z tą instytucją. Ona się mieści w Łodzi, to może nie kluczowe, ale mamy do siebie blisko, więc często rozmawialiśmy i tak absolutnie to jest jedno z drugim powiązane, bo mogę powiedzieć tak osobiście, że ja byłem wychowany w tradycji takiego klasycznego konserwatyzmu zachodnioeuropejskiego. Począwszy od mojego udziału w opozycyjnym ruchu Młodej Polski, tak prawdę powiedziawszy, nie mieliśmy wielkiego nabożeństwa do demokracji bezpośredniej, tak, i do demokracji uczestniczącej. Trochę wbrew wrażliwości mojej tradycji ideowej, ja się na te argumenty otworzyłem, no bo zobaczyłem, jak opłakane skutki przynosi taki super paternalistyczny model demokracji przedstawicielskiej w Polsce, w której no w gruncie rzeczy dialog się traktuje jako rytuał. Tak? Więc szukam możliwości urealnienia demokracji bezpośredniej czy demokracji uczestniczącej tak, aby ona nie przeszkadzała no, w tym, co stawiał pierwszy dyskutant, tak, to znaczy w efektywnym rządzeniu. A więc absolutnie tak, to się jedno z drugim łączy. Tak. Natomiast tak, no, rozmawialiśmy z panem profesorem Tuleją przed seminarium, że tak naprawdę wielkie reformy konstytucyjne częstokroć były robione nie przez ludzi ściśle związanych z dogmatyką prawa, począwszy od tego, co się działo w XVIII wieku. I myślę sobie, że jeśli pani, to jest bardzo ciekawy problem, gdzie można znaleźć oparcie dla tych reform? No na pewno w orzecznictwie Trybunału dotyczącym wymogów rzetelnej legislacji zakotwiczonych w pojęciu demokratycznego państwa prawa, tak, na pewno. Ale trzeba pamiętać, że no, wyjaśnienie tego na takim poziomie teoretycznym no, wymaga inwencji przekraczającej dogmatykę. Dlaczego? Dlatego, że pojęcia prawa konstytucyjnego są pojęciami postmonarchistycznymi. No, przecież nie wierzymy w to, że Sejm wykonuje władzę ustawodawczą. Władza ustawodawcza jest w rękach większości politycznej, tak? W demokracji parlamentarnej. Ale pojęcia prawa konstytucyjnego są pojęciami jeszcze z okresu monarchii konstytucyjnej, kiedy parlament jest ekspresją społeczeństwa wobec króla piastującego władzę wykonawczą. Jeśli byśmy je rozumieli w sposób ścisły, dogmatyczny, tak? Sejm nie wykonuje funkcji ustawodawczej jako jedyny, tak? Więc to wymaga pewnej śmiałości. Nie można po prostu znaleźć wprost w regulacjach konstytucyjnych oparcia. No można argumentować tak, że skoro Sejm ma funkcje kontrolne, to one powinny być realne, tak? Że funkcje kontrolne bez poziomu realnego oznaczają niespełnienie regulacji konstytucyjnych. No ale generalnie no, musimy odważyć się na argumentację, no, że rozwinięte państwo demokracji konstytucyjno-pluralistycznej, dobre państwo wymaga tego, a tego, wymaga takiego, a takiego minimum. Tak? W tym minimum postaci realnego udziału parlamentu. Tego by był on przestrzenią debaty publicznej, by spełniał funkcje deliberatywne, by korygował legislację w sposób otwarty dla opinii publicznej i rzetelny, by wykonywał funkcje kontrolne na pewnym minimum.
No wymaga, krótko mówiąc, wymaga odwagi w interpretacji reguł konstytucyjnych, bo one same z siebie jakby nie dostarczają nam niezbitych argumentów. I to jest trochę też, proszę zauważyć, problem dyskusji o całości, można powiedzieć, o całym zagadnieniu obrony demokracji konstytucyjnej w Polsce. Częstokroć prawnicy szukają argumentów, nazwijmy to literalnych. Tu 194 został złamany, a tu 187, a może nie został złamany i tak dalej. Bo polska refleksja prawnicza jest bardzo jakby zredukowana przez dogmatykę. Tymczasem w przypadku sądownictwa, no wystarczy powiedzieć, tak? Niezgodne ze standardem polskiego prawa konstytucyjnego jest poczwórne zawłaszczenie sądownictwa. Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja samorządu sędziowskiego, władza polityczna nad KRS-em i prokurator generalny w rękach ministra sprawiedliwości. Nie znajdziemy dlatego oparcia we wszystkich normach, ale jest jasne, że taki model niweczy niezależność sądownictwa. Wymaga to wyjścia poza argumentację czysto dogmatyczną. Bo na poziomie argumentacji czysto dogmatycznej no nasze myśli nie będą komunikowane. Więc krótko mówiąc, wymaga to odważnej interpretacji zasad konstytucyjnych. I obrona demokracji konstytucyjnej i plany reformatorskie wymagają pewnej śmiałości interpretacyjnej, bo czysto dogmatyczne myślenie nas zgubi, tak? Stawia nas na pozycjach ludzi, którzy nie potrafią wytłumaczyć zła i są nierozumiani przez opinię publiczną. Więc dla pewnych rzeczy znajdziemy oparcie w dogmatyce, ale pewne rzeczy wymagają śmiałości interpretacyjnej. Tej śmiałości, która jest w nauce zachodniej. Bo zasadnicze podręczniki francuskie do prawa konstytucyjnego są dziełami śmiałymi. To nie jest opisywanie tam urządzeń, tylko to się zaczyna od wykładu zasad ustrojowych. Tak? I takiej śmiałości potrzebujemy i żeby bronić się przed destrukcją cywilizowanych zasad i w planowaniu reform. Czy nie wiem, dziękuję, czy pani się ze mną zgadza, ale to. Tak, dziękuję za odpowiedź. Ja mam wrażenie, że pan profesor Tuleja właśnie taką śmiałością interpretacyjną się wykazał. Właśnie argumentując, właśnie pokazując łączność zasadą przedstawicielstwa i zasadą trzech czytań. Konstytucja jest nasycona aksjologią i te wartości, do których pan profesor się właśnie tutaj odwołuje, to właśnie też dla mnie jest potwierdzenie, ale, że stać nas na to. Tak, ale chcę też powiedzieć, że to wymaga też autokrytycyzmu, tak? Bo na przykład w tekstach profesora Beckenferta jest szczera dyskusja z władzą sędziów, z sytuacją, w której Trybunał Konstytucyjny nadużywa swoich praw. Tak? Jest szczera dyskusja. I taki rodzaj autokrytycyzmu jest potrzebny, żeby bronić instytucji. Że tu nie chodzi o śmiałość, która jest pomieszana z arogancją prawniczą, tylko także taką śmiałość, która potrafi zmierzyć się ze słabościami. Tak? To jest znakomity tekst o państwie prawa opublikowany przez Instytut Studiów chyba politycznych Polskiej Akademii Nauk profesora Beckenferda, czy w ogóle jego książki. To są książki śmiałe, tak? I tego nam potrzeba. Ja mam wrażenie, że to bardziej trafia do opinii publicznej niż trochę mądralińskie głosy, które wymieniają artykuły nierozpoznawane nawet. Nawet my ich wszystkich nie rozpoznajemy. Tak? No. Dziękuję bardzo. I teraz pan doktor Piotr Czarny. Proszę bardzo. Piotr, proszę bardzo. Dzień dobry państwu.
Bardzo z dużym zainteresowaniem wysłuchałem referatu, no tym bardziej, że jakby poza działalnością uczelni jestem też związany z Sejmem jako pracownik BAS-u. No, niestety nie mogę tutaj, bo mógłbym uzupełnić jeszcze o pewne inne takie aspekty, ale po prostu obowiązuje mnie tajemnica służbowa. Ale do rzeczy. Pierwsza kwestia, pan profesor zaczął od historii. Ja chciałbym przypomnieć, że nie tak dawno udanie czy nieudanie no były takie obchody 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. I moje pytanie dotyczy po prostu oceny pana profesora, czy jakby to powiedzieć, to co jest teraz nie jest potwierdzeniem po prostu tylko reguły, że parlamentaryzm się w Polsce nie sprawdza. No bo ja już nie chcę opowiadać tutaj tam od Sejmu I Rzeczypospolitej, ale zawsze u nas jak wprowadzono taką silną rolę parlamentu, no to wydaje mi się, że zawsze to się kończyło, jakby to powiedzieć, no z niedobrym skutkiem, że już o konstytucji marcowej i preponderancji Sejmu nie będę mówił. Teraz druga kwestia dotycząca jakby diagnozy kryzysu i tych celów, które jakby należy sobie postawić przy ewentualnej reformie. Bo mnie się wydaje, ciekaw jestem, jakie jest zdanie pana profesora, że jest jeden element, który no, tak obiektywnie, czyli niezależnie od sympatii politycznych, pokazuje ten kryzys parlamentu. Ja akurat się tym przy innej okazji zajmowałem, ale znalazłem takie wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej, no z marca 1921 roku, a więc no stosunkowo moglibyśmy powiedzieć nowe. I tutaj z tych badań wynika, że tylko 1/4 obywateli pozytywnie wypowiada się o pracy Sejmu, natomiast co jest ważne, ponad 3/5 ma ocenę negatywną. No lepsze są trochę zdania o Senacie, bo tych złych ocen jest no, prawie połowa, ale zadowolenie też nie było duże, bo 29%. I no, nie rozwijając, bo tych badań mam kilka, ale to jak ktoś no, tam słyszy o badaniach socjologicznych, to jest taka koncepcja, żeby nie pytać respondentów o to, jaki jest ich pogląd, tylko że prawdziwy wynik badań socjologicznych pokazuje się wtedy, kiedy pytamy o jakby zdanie innych. I wtedy respondenci są, można powiedzieć, bardziej szczerzy. Ale w każdym razie według takich wcześniejszych badań, no proszę sobie wyobrazić, że 85% wyniku tych badań CBOS-u uważa, to były badania mniej więcej z połowy tam około 2015 roku, 85% uważa, że Sejm ma niewielki społeczny autorytet. Tylko 5% jest przeciwnego zdania. Więc tutaj, jakby to powiedzieć, moje pytanie zmierza do tego, czy tego programu reform nie należy traktować dużo, dużo szerzej. I z tym łączy się no, trzecie pytanie, jaki jest stosunek pana profesora do tego, żeby zaprzestać tej praktyki ciągłych nowelizacji regulaminu Sejmu. Tu kolejna propozycja dosyć obszernej nowelizacji. No niestety nowelizacje niosą z sobą zawsze ryzyko wewnętrznych sprzeczności. Czy po prostu państwo nie planujecie w ramach tego projektu po prostu, znaczy opracowania całkiem nowego regulaminu Sejmu? Czy pan profesor nie uważa, że to powinno być jakby pewnym założeniem, które trzeba zrealizować? I na koniec ja zacząłem czytać ten projekt
No i to jest też dla mnie dowód, jak trudno się pisze przepisy, bo tutaj co było dużo mówiono o tej zdefiniowaniu się klubów i kół jako opozycyjne czy jako popierające rząd. No i ten najważniejszy przepis w tej propozycji to mówi, że po uchwaleniu wotum zaufania dla Rady Ministrów władze klubów poselskich i kół składają na piśmie marszałkowi Sejmu. No ale już jak się czyta, to powstaje takie pytanie, a co jeśli był wybór prezesa Rady Ministrów w trybie konstruktywnego wotum nieufności? No, z literalnej wykładni wynikałoby, że wtedy nie ma tych oświadczeń, no i po prostu ten przepis dotyczy tylko części sytuacji. Ja przypuszczam oczywiście, że to nie było zamierzone przez autorów, ale po prostu tylko taka niewielka uwaga po prostu dotycząca, no właśnie to wiąże z tymi skutkami właśnie takich po prostu cząstkowych nowelizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. To oczywiście dzisiaj rozmawiamy o otwartym parlamentaryzmie, ale w żadnym razie nie zakładam, że to jest lek na całe zło. Znaczy, gdyby istniała możliwość naprawy szkód ustrojowych wyrządzonych przez obecną większość, to ona musi mieć charakter kompleksowy i dotyczyć rekonstrukcji podmiotowości Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sądownictwa powiązanej z troską o jego efektywność, a także mocnej przebudowy i unowocześnienia centrum rządu, wprowadzenia zasad, cywilizowanych zasad obowiązujących służbę cywilną, odbudowy resortu spraw zagranicznych z prawdziwego zdarzenia, rozmaitych rzeczy. To jest po prostu ta część, no, która dotyczy wymiaru parlamentarnego i która jest dla mnie jako wieloletniego parlamentarzysty przedmiotem szczególnych zobowiązań. Co do danych dotyczących zaufania do parlamentu, no to ja bym był bardzo ostrożny w eksponowaniu tych danych, dlatego że no, trzeba zrozumieć tak. Po pierwsze to, że parlament jako sfera konfliktu zawsze jest narażony bardziej na negatywną reakcję opinii publicznej, to w każdym państwie pod słońcem, szczególnie w państwie, w którym tak długo żyliśmy bez normalnego państwa, czy normalnej demokratycznej władzy. Obawiam się, że gdyby takie dane były, takie sondaże były przeprowadzone w odniesieniu do zaufania do nauki, dla ludzi uniwersytetu, one mogłyby być też dla nas przykre, ale to nie oznacza, że uniwersytet ma stracić funkcję i swoje misje. Więc był bardzo, bardzo ostrożny. Rzeczywiście w Polsce jest tak, iż to pokazują badania pani profesor Skarżyńskiej i ujęte w tej pracy zbiorowej o Polakach, o portrecie nas jako społeczeństwa, że my nie jesteśmy społeczeństwem przywiązującym zbyt dużej wagi do jakości państwa. To jest bardzo, bardzo smutne, tak? To znaczy już przywiązujemy wagę do swobód politycznych, do swobód demokratycznych, do wolnych wyborów, ale nie do jakości państwa. Ale to nie oznacza, że ludzie wykształceni mają nie traktować tego jako bardzo poważnego, odpowiedzialni wykształceni jako poważnego zadania. Młode pokolenie też zostało gruntownie przebadane i pod tym kątem proszę zauważyć, że aspiracje młodego pokolenia, bardzo charakterystyczne, dotyczące jakby sfery zewnętrznej poza sferą prywatną, dotyczą na przykład cywilizowanych warunków pracy, ale nie jakości państwa. Ale to nie oznacza, że my ze względu na tego typu badania mamy porzucić troskę o wysoką jakość instytucji publicznych. No może za 10, za 20 lat to będzie wyglądać inaczej. Ale to rzeczywiście nie jest w centrum zainteresowania
polskiego społeczeństwa. Myśmy się przyzwyczaili do państwa słabszego, a narody Europy Zachodniej, no, wspomniał oczywiście państwami o różnej jakości, no jednak generalnie przyzwyczaiły się do państwa o wysokiej jakości. No, ale uważam, że to jest jedno z tych przyzwyczajeń, które przemawiają, znaczy, które są źródłem naszych słabości, słabości, którą trzeba przezwyciężyć. I to ja się staram w mojej pracy publicznej no, nie iść za tymi danymi sondażowymi, które stanowią o smutku naszej rzeczywistości społecznej i politycznej, tylko raczej to przezwyciężać. Czy jeszcze ktoś z państwa? Pan doktor Kubas, proszę. Profesorze, wydaje się, że ogólnie jest to bardzo trafna koncepcja przywrócenia refleksji ustrojowej polityki, zwłaszcza parlamentarnej, ze wszystkimi jej zaletami i wadami. Wydaje mi się, że niestety doktryna konstytucyjna coraz mniej interesowała się parlamentaryzmem i wspieraniem parlamentaryzmu, skupiając się i pokładając nadzieję na innych rozwiązaniach, o których była zresztą mowa, tylko z rytualnymi odwołaniami do przyzwoitej legislacji. Wydaje mi się, że jednym z elementów degradacji parlamentaryzmu był niejasny status regulaminów izby. Moim zdaniem konstytucyjna pozycja regulaminu jest znacznie silniejsza niż to przyjęło się i w doktrynie, i wśród nawet samych parlamentarzystów. I też tak postawił mi taką roboczą tezę, że nadal jeszcze parlament jest instytucją władzy, która najsilniej, co nie oznacza, że w istotnym stopniu, ale najsilniej realizuje jeszcze zasadę praworządności. Na tym tle trzy pytania, dwa krótkie, a trzecie ewentualnie zachęcam do poszerzenia tej refleksji historycznej dla osoby, bo jest to ciekawe. Krótkie pytanie, takie punktowe, może być bardziej ćwiczenie intelektualne, ale też wynika chyba z zainteresowania pana profesora francuskim ustrojem. Czy można byłoby jakoś w Polsce, czy dla pana profesora byłoby jakieś atrakcyjne rozwiązanie, żeby wprowadzić trochę boczną regulaminową ścieżką ustawy organicznej, czyli wprowadzić jakieś rozwiązanie regulaminowe, które wymagałyby wyższej większości do zaawansowania procesu ustawodawczego? Drugie pytanie, to już związane z kwestiami, które były poruszane, czy można w ogóle i czy należy jakoś zinstytucjonalizować konsekwencje łamania regulaminu, bo w istocie na tym cała przecież ta koncepcja musi się opierać, że muszą być jakieś realne sankcje za naruszenie egzaminu od Trybunału, to jest zupełnie w tym zakresie nie zdał egzaminu. Natomiast jeśli można poprosić ewentualnie poszerzenie pana profesora jako i analityka, i uczestnika tych procesów rozwinięcia tej refleksji historycznej, jak ocenia pan profesor wydarzenia z lat 2001-2005 jako ich wpływ na społeczną percepcję parlamentaryzmu? Wydaje mi się, że w szczególności po specjalnej komisji regulaminowej obecność samoobrony w Sejmie, a zapowiedź, że wersalne musi być, ale także wejście na rynek tabloidów, które też mocno zbudializowały postrzeganie polityki, że mnie się tak robi, śmiało się, wyśmiewano parlament już w latach 90., ale mnie się tak osobiście też ten okres 2001-2005 to taki moment przełomowy ku brutalizacji parlamentarizmu. To zacznę od tego trzeciego pytania, bo myślę, że no, naturalnie umysł ludzki ma taką skłonność, żeby traktować to, co się zdarzyło wcześniej, za nieuchronne, prawda? Inaczej byśmy patrzyli na lata 2001-2005, gdyby się skończyły rządami Koalicji Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska. Skończyło się to rozejściem i drastyczną rywalizacją. Dziś pewnie myślimy to nieuchronne. Ja twierdzę, że to nie było nieuchronne. Była samoobrona, rozpoczęła się, rzeczywiście pan ma rację, i tabloidy, i telewizja informacyjna z całym rozmachem, tak? Która odmieniła reguły polityczne i na pewno jeszcze jeden czynnik, na który no, zwraca w habilitacji, w swojej habilitacji o rywalizacji politycznej w Polsce pan profesor Rafał Matyja. Także to jest też moment uformowania nowych partii politycznych, w których ludzie z przeszłością solidarnościową, to nie przemawia przeze mnie kombatanctwo, tylko póki współczynnik, póki ta generacja, czy ci ludzie mieli większy udział w
pracy parlamentarnej, póty ona zachowywała jeszcze inne wzory, tak? Powstają nowe partie, które skutkują intensyfikacją tak, konfliktu i jest mniej osobowości nastawionych na rzetelną pracę parlamentarną. No ale z drugiej strony tak, Komisja Rywina jest wyrazem, czy była przykładem na efektywnej kontroli, tak? Efektywnej kontroli. I pamiętam też, że pomimo to, o czym Pan mówi, to istniała kooperacja w sprawach europejskich. To pan premier Miller wykorzystał mandat parlamentu w sprawach traktatowych. Istniała taka samoczynna kooperacja w kwestiach zasadniczych, tak? Kiedy ważyło się nasze członkostwo i pozycja naszego członkostwa. Więc dla mnie to był taki czas, w którym jeszcze była szansa na parlamentaryzm realny i pozytywny, którą utraciliśmy z chwilą rozejścia się dwóch partii, na które nie musiały się w moim przekonaniu rozejść, a na pewno nie musiały się rozejść tak brutalnie, jak się rozeszły. Tak. A potem no to już poszło w złą stronę. No, po 2015 roku mamy do czynienia nie tyle z kontynuacją, tylko z radykalnie złą jakością. Ale to był jeszcze dla mnie moment, w którym można było i też taki moment, w którym istniało silne nastawienie reformatorskie w obydwóch partiach, no, związane z obecnością takich polityków jak Jan Rokita, jak świętej pamięci Zyta Gilowska z jednej strony. I w Prawie i Sprawiedliwości też byli ludzie, no, myślący o reformach w ramach reguł cywilizowanych. To zostało rzeczywiście. Więc dla mnie to był taki ostatni moment jeszcze zachowania szansy na realny parlamentaryzm. Nie widzę tego tak negatywnie, jak rozumiem, jak pan. Czy... Nie, ja przypomnę, że był taki moment właśnie przełomowy, no tak. To jest oczywiście problem, no, mój ulubiony pisarz francuski Mauriac mówi, że wszystko można sprowadzić do problemu zaufania, tak? Komu ufamy? Czy ufamy jednostce, czy ufamy państwu, tak? Czy jest Hobbes ufa tylko państwu, jednostce? Ufają liberałowie, ale to jest też moment radykalnego załamania się zaufania między partiami i ośrodkami politycznymi, ten 2005 rok, a bez zaufania nie ma wysiłku reformatorskiego i nie ma dobrego obyczaju. Więc jak my nie odbudujemy zaufania, nie zaufania idealistycznie pojmowanego, tylko na zaufania na przyzwoitym poziomie, no to prawdę powiedziawszy wszystko to, o czym rozmawiamy, nie będzie możliwe. Tak? Aha, a jeśli chodzi o sankcje, no to trudno mi sobie wyobrazić sankcje bez, no właśnie, odbudowy kultury politycznej i istnienia Trybunału Konstytucyjnego jako realnego podmiotu. A ustawy organiczne, no właściwie proponowałem coś takiego, jak się rozpoczęła walka z pandemią, tak? To znaczy proponowałem prezesowi Rady Ministrów stworzenie rady z udziałem opozycji, z którą co najmniej konsultuje się projekty antykowidowe, zanim one trafią do Sejmu i Senatu, co pozwalałoby na szybką legislację, ale to nie w warunkach zaskoczenia opozycji. Wybrano inną drogę, to znaczy arbitralne ustawodawstwo, no, które często kończyło się błędami, bo jakbyśmy przejrzeli poprawki Senatu do ustaw antykowidowych, to częstokroć one są aprobowane przez rząd, dlatego że się po prostu mylono na
w tych fazach poprzednich, popełniane błędy. Więc ja proponowałem w tych warunkach taki bardziej konsensualny tryb pracy nad ustawodawstwem o szczególnym znaczeniu, no to mogłoby odpowiadać ustawom organicznym, ale generalnie ustawy organiczne, jeśli miałyby w Polsce zaistnieć, no to po gruntownej reformie konstytucyjnej, po uszczupleniu konstytucji, bo konstytucja jest, w przeciwieństwie do konstytucji francuskiej, jest nasza, tak, idzie bardzo w głąb, jest bardzo, bardzo szczegółowa, bo ustawy organiczne odciążają samą konstytucję. Dobrze wiemy, wymagają obligatoryjnej konfirmacji ze strony Rady Konstytucyjnej, tak? Są aplikowane po orzeczeniu Rady Konstytucyjnej jako obligatoryjne. Więc tak długodystansowo, no to ta ustawa organiczna wymaga reformy konstytucji, jej uszczuplenia i no i też odbudowy nowego zaufania, tak. Ale w sytuacjach doraźnych, no można byłoby żądać trybu konsensualnego wtedy, kiedy rozstrzyga się jakaś kwestia strategiczna, tak, dotykająca, widoczna dla całej wspólnoty politycznej. Ale to wymaga no, innego podejścia do rządzenia, bo no, dzisiaj raczej mam wrażenie, że rząd próbuje wykorzystać sytuację wojenną do legislacji wciąż arbitralnej, więc nie ma podstaw do tego, o czym pan mówi, tak? Ale należy czy uważam, że zawsze warto proponować tak, to, co nazywam konsensualną legislacją w sprawach nadzwyczajnych i jeśli byłaby zgoda, no to niepotrzebna jest korekta konstytucyjna w konstytucji czy korekta ustaw. Mam jeszcze pytanie z czatu od pana doktora Radziewicza, który nie może się z nami z powodów technicznych połączyć. Mianowicie takie dosyć krótkie pytanie, bo pan doktor pyta, w jakim stopniu projekt różni się od tak zwanego pakietu demokratycznego z 2016 roku. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo nawiązań. Czy w związku z tym, skoro jest taka konkretna inicjatywa polityczna, to nie należałoby zabiegać o poparcie wszystkich środowisk politycznych w Sejmie? Mm-hmm. To, jeśli chodzi o to drugie, to ten rodzaj wysiłku demokratycznego został podjęty tak przez pana przewodniczącego Kosiniak-Kamysza, który jest reprezentantem wszystkich wnioskodawców, więc gdyby Prawo i Sprawiedliwość gotowe było poprzeć część tych pomysłów, to ja bym się tylko ucieszył. No zobaczymy, co będzie, jaki będzie werdykt w tym głosowaniu dotyczącym w pierwszym czytaniu, tak? To znaczy no, musi odbyć się pierwsze czytanie projektu za dwa miesiące najpóźniej. Natomiast projekt jest zdecydowanie szerszy, no bo on ustosunkowuje się do tego, co się działo po 2015 roku, jakby likwiduje szkody wyrządzone po 2015 roku, jest także bogatszy w tej wersji reformatorskiej, choćby w części europejskiej jest bogatszy. To jest jeszcze druga część tego pytania, bo teraz nie przeczytałem dopiero, czy rozumiem, że to jest, też podkreśla doktor, pan doktor, że to jest pytanie dotyczące takiej taktyki, czy ze względu na przykład na to, żeby uzyskać takie powszechne poparcie tego projektu, nie warto zrezygnować z pewnych rozwiązań, które już były w 2016 roku kontestowane i być może będą przez rządzących, czy jak pan doktor, czy żyjących z władzy kontestowane również obecnie. Czy to byłaby jakaś alternatywa? Ale tak, zdecydowanie tak. Mianowicie ja byłbym zadowolony, gdyby nawet część tego projektu była zaakceptowana, tylko czekamy w ogóle na jakiekolwiek poważne stanowisko ze strony większości politycznej, bo proszę zauważyć, propozycje w tym projekcie jakby bronią się każdy z osobna. Gdybyśmy przyjęli, że rząd się godzi wyłącznie na demokratyzację wysłuchania publicznego, na nic innego, będę usatysfakcjonowany, bo to jest pierwszy krok.
gdyby się zgodził wyłącznie na te regulacje dotyczące kwestii europejskich, tak, to znaczy na wystąpienie prezesa Rady Ministrów przed szczytem Rady Europejskiej, też dobrze. To nie jest tak, że poparcie tylko jednego niweczy cały projekt. Tylko może być, proszę o cokolwiek. Tak na razie jeszcze nie usłyszałem żadnej odpowiedzi, pomimo to, że pamiętam, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości opowiadała się za co najmniej kilkoma rozwiązaniami zawartymi w tym projekcie. Widzę, że jest jeszcze, zgłasza się pan doktor Radosław Kurta. Tak mi się wydaje, że on tylko umieścił projekt Radosław, ale pan zakładam, że to będzie pan doktor Radosław Kurta. Panie doktorze, proszę bardzo. Tak, jeśli można, bardzo krótko. Nie wiem, czy mnie widać i słychać. To doskonale. Super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję też za i wystąpienie pana profesora i materiał, który wcześniej dostaliśmy. Cóż, trudno nie zgodzić się z diagnozą, która legła rzeczywiście u podstaw tego projektu. Wydaje mi się też, jeśli mogę tak powiedzieć, trafne są zdecydowanie kierunki, w której ten projekt idzie. Mnie szczególnie jakoś bliskie są te rozwiązania, które rzeczywiście idą w kierunku wzmocnienia funkcji kontrolnej parlamentu, bo gdzieś bliska mi jest taka myśl, że w obecnych realiach, już pomijając specyfikę oczywiście polskiej sytuacji politycznej, sytuacji polskiego parlamentaryzmu obecnie, to w ogóle w realiach ustroju współczesnego ten parlament gdzieś tam zawsze jest, miejsce dla niego pojawia się później niż decyzje podejmowane przez władzę wykonawczą, która, na której ciąży głównie ta odpowiedzialność za podejmowanie tych bieżących decyzji co do kierunków polityki państwa, czy wewnętrznej, czy zewnętrznej. Stąd to wzmocnienie funkcji kontrolnej parlamentu, który dopiero ma przestrzeń do działania po podjęciu realnie decyzji przez władzę wykonawczą, wydaje mi się bardzo istotne. I w tym kontekście właśnie zwróciłem szczególnie uwagę na te rozwiązania w tym projekcie, które dotyczą oceny, ewaluacji, tutaj w projekcie to obowiązującego, uchwalanego i obowiązującego prawa. W kontekście też tej reformy konstytucyjnej we Francji, to tylko taką dygresję może podrzucę Państwu, do której pan profesor się odwoływał, chciałem właśnie wskazać, że jedną z takich podstawowych form wzmocnienia parlamentu to było to wzmocnienie go w zakresie ewaluacji polityk publicznych, realizacji polityk publicznych. Chodzi o taką specyficzną funkcję kontrolną, która nie jest tą kontrolą, jak my najczęściej ją rozumiemy, w sensie kontroli politycznej. Jest bardziej kontrolą o charakterze merytorycznym, dotyczącą właśnie sposobu realizacji, poprawności realizacji jakichś strategii rozwojowych w danych politykach publicznych. I tam ta funkcja ewaluacyjna, nazwijmy to, parlamentu, została w tej reformie konstytucyjnej francuskiej z 2008 roku podniesiona do funkcji konstytucyjnej równorzędnej funkcji ustawodawczej i funkcji kontrolnej, w tym rozumieniu funkcji kontroli politycznej. I Francuzi oczywiście odpowiednio do tego dostosowali później rozwiązania regulaminowe. I trochę tak porównując rozwiązania, które tam zostały wypracowane i które funkcjonują, z tymi, które zostały zawarte w tym projekcie, który pan profesor przedstawiał, mam wrażenie pewnego, czy poczucie pewnego niedosytu z kilku względów. No, trochę mi się wydaje, że te rozwiązania, które tu zostały przyjęte w tym państwa projekcie, chodzi mi głównie o ten artykuł 198n, który miałby dotyczyć ewaluacji prawa, wydaje mi się chyba nader skromny. Ja wiem, że to będzie jakiś pierwszy krok, podejrzewam, żeby przeszczepić w ogóle te rozwiązania na warunki polskie, ale no, z perspektywy francuskich doświadczeń są one chyba jednak, dlatego tylko miałoby chodzić o ocenę skutków obowiązywania jakichś konkretnych ustaw. Dlaczego nie potraktować tego szerzej jako
właśnie merytoryczną ocenę w ogóle realizacji pewnej polityki w pewnych sektorach funkcjonowania państwa czy społeczeństwa. Nie tylko ustawodawstwa jako takiego, ale czy publiczne. Dziękuję. Drugie, zastanawiam się, dlaczego komisja ustawodawcza w tym zakresie byłaby właściwa. W tym sensie, że no po pierwsze komisja ustawodawcza i tak ma, jest obciążona pracą bieżącą, a po drugie jakoś tak mnie zastanowiło, dlaczego komisja ustawodawcza miałaby oceniać swoją własną pracę. Bo te francuskie rozwiązania przewidują utworzenie w ogóle w ramach Izby Specjalnego Zespołu czy Komitetu, tak zwał, składającego się oczywiście z deputowanych. Ten komitet jest powoływany, jego skład w oparciu o zasadę proporcjonalnej reprezentacji z jednej strony ugrupowań parlamentarnych, ale z drugiej strony też ma skład tego komitetu zapewniać odpowiednią reprezentację wszystkich komisji merytorycznych, co pozwala ocenić tę realizację tych polityk publicznych nie tylko z punktu widzenia samego tekstu ustawy i techniki legislacyjnej, ale też merytorycznie właśnie komisja polityki społecznej, czy jakaś komisja budżetowa, czy jakaś inna komisja merytoryczna. Więc ten skład zapewnia, powiedzmy, szerszy punkt widzenia, jeżeli chodzi o te rozwiązania francuskie. No i też chyba po czwarte, dlaczego po 2 latach? Dlaczego tak późno, dlaczego nie można wcześniej? Nieraz te skutki regulacji są widoczne i odczuwane dużo wcześniej niż po upływie 2 lat. To po pierwsze, a po drugie no też takie z takiego racjonalnego czy technicznego punktu widzenia, czy to ma być w wersji pierwotnej ustawa, czy w wersji już wielokrotnie przez te 2 lata znowelizowanej. Trudno byłoby tutaj też jeśli chodzi o jakąś taką z technicznego punktu widzenia rozumieć, jaki byłby zakres tej oceny skutków obowiązywania ustawy. Tam w tych rozwiązaniach francuskich, to też jeszcze podrzucę z tego, co pamiętam, jest tak, ten komitet, ten zespół, on ustala sobie sam plan dokonywania takiej kontroli, ewentualnie podejmuje taką kontrolę na bieżąco na prośbę czy na wniosek odpowiedniej komisji merytorycznej. Więc takie te rozwiązania mi się jakoś tak przykuły moją uwagę też w kontekście ewentualnie porównań prawno-ustrojowych. Drugą rzecz, na którą zwróciłem uwagę w tym kontekście, to jest kwestia tego, że aby skutecznie realizować tę funkcję, parlament musiałby mieć rzeczywiście zagwarantowane mocne zaplecze eksperckie. I w tym kontekście chciałbym popytać pana profesora, czy w ramach tego projektu, czy w ogóle pomysłodawcy tego projektu rozważali jakieś rozwiązania również o charakterze instytucjonalnym, właśnie takim regulaminowym, mającym zapewnić Izbie jako takiej większy wpływ na, powiedzmy, jej zaplecze eksperckie. O ile dobrze pamiętam, obecnie jest tak, że statut kancelarii jest wydawany z zarządzeniem marszałka tak naprawdę. Marszałek powołuje, odwołuje szefa kancelarii. I właściwie Izba jako taka nie bierze zupełnie udziału w procesie decyzyjnym co do i struktury, i funkcjonowania tego zaplecza administracyjnego, ale właśnie też merytorycznego, technicznego Izby jako takiej. Czy w tym konkretnie zakresie wzmocnienia wpływu Izby jako takiej, czy poszczególnych komisji na sposób organizacji i funkcjonowania takiego zaplecza eksperckiego, państwo jakieś rozwiązania rozważają? Bardzo dziękuję za oddany mi głos i za ewentualną. Bardzo dziękuję za te uwagi. Właściwie absolutnie zgadzam się z intencjami i z argumentacją. Jeśli chodzi o ten przepis, który wyposaża w Komisję Ustawodawczą w tę funkcję ewaluacyjną, to jest rekomendacja jednego z enjoysów w procesie tworzenia projektu. Do pomyślenia jest rozwiązanie inne, takie, o którym mówił pan
pan doktor przed chwilą, czyli wytworzenie specjalnego komitetu z udziałem komisji branżowych. Zresztą uważam również, że modernizacja funkcji europejskiej parlamentu powinna też obejmować w przyszłości to, żeby członkowie komisji branżowych byli w łączności z Komisją Europejską, albo żeby ona w ogóle była inaczej komponowana z udziałem komisji branżowych, ale to tytułem dygresji. Ja tutaj w tym wypadku jestem otwarty na inne rozwiązania. Zresztą to nie jest pomysł mojego autorstwa, tylko taki dobry wkład jednej z instytucji, która brała udział w konsultowaniu i współtworzeniu projektu. Ale a druga rzecz, no, niezwykle istotna, to rzeczywiście kluczowe dla funkcji ewaluacyjnej jest podjęcie decyzji instytucjonalnej o zbudowaniu zaplecza eksperckiego z prawdziwego zdarzenia i więcej o przyciągnięciu do pracy analitycznej i pracy ewaluacyjnej takich ekspertów, którzy nie pracują w kulturze asekuracyjnej, którzy są gotowi do, można powiedzieć, śmiałych, częstokroć kontrowersyjnych diagnoz w zakresie polityk publicznych. Bo prawdę powiedziawszy, nasze służby eksperckie są po pierwsze nikłe, ten potencjał jest nikły na tle parlamentów wiodących państw europejskich. No i tamte też mają przewagę, no, można powiedzieć, odwagi diagnostycznej, tak? Bo typowa ekspertyza w Polsce jest ekspertyzą wycinkową, z rekomendacjami wycinkowymi. Natomiast no, aż się prosi, żeby parlament brał udział w takim strategicznym diagnozowaniu i planowaniu przynajmniej kilku polityk publicznych, tak? Żeby parlamentarzyści mieli zaplecze no, w postaci na przykład stałego diagnozowania polityki ekologicznej czy polityki bezpieczeństwa w dobie wojny. Nie chodzi o alternatywne programy polityczne, tylko o analizy pierwszego rzędu, no, najwyższej próby, no, które ułatwiają pracę czy pomagają w pracy parlamentarnej. Ale to wymaga także przełamania tego złego paradygmatu asekuracji, tak? Który proszę zauważyć, że no, większość analiz dotyczących sytuacji geopolitycznej i rekomendacji dla polityki bezpieczeństwa to są analizy nie tylko poza parlamentu, ale także poza rządu. Spoza rządu, to znaczy no, mam takie wrażenie, że no to się musi zmienić, jeśli mamy osiągnąć ten cel podstawowy. Ja czytałem kilka raportów takich ewaluacyjnych izb parlamentów francuskiego, no to zaskoczyła mnie taka ich syntetyczność i śmiałość, tak? No, że to jest rzeczywiście coś, co może inspirować pracę publiczną, inspirować polityki publiczne. To nie są to ekspertyzy wycinkowe, tak? No. Które często są pisane tak, jak uniknąć trudnych testów. Tak? To się musi zmienić, ale to zależy od decyzji instytucjonalnych. No i to jest bardzo trudna rzecz, bo to musi się pojawić większość polityczna i szefostwo kancelarii Sejmu, która będzie tym zainteresowana. To jest bardzo trudne. Tak. A co do tego pierwszego pytania, tak o Francję, to nie wiem, pan profesor, no, czy coś... Bo rzeczywiście pan ma absolutną rację, tylko mam takie wrażenie, że we Francji tym regulacjom z 2008 no, towarzyszył też taki no, bardzo mocny wysiłek instytucjonalny i takie bardzo poważne zaplecze eksperckie. No tam na przykład częstokroć realizowane są raporty komparatystyczne, to znaczy delegacja senatorów francuskich z senatorem, który jest autorem raportu ewaluacyjnego, objeżdża kraje europejskie, żeby poznać inne regulacje, które mogą być zaaplikowane we Francji. To jest
To jest coś, co ja sugerowałem przewodniczącym IST w Polsce, ale, ale prawdę powiedziawszy, u nas wizyty parlamentarne nie, nie odbywają się po to. Bardzo źle, no, bardzo szkoda. To, ale... Ja nie znam wizyty parlamentarnej studyjnej, takiej no, w ramach systematycznie ujętego programu ewaluacyjnego. Ale to wymaga odmiany no, nie tylko przepisów, ale, ale całej kultury publicznej w Polsce. Dziękuję bardzo. No z tym, z tą fachowością i zatem służb eksperckich, tam się przypominają takie lata 90., w których no bardzo dużo uczyniono, żeby budować takie zaplecze, szczególnie w BASie. A potem, potem się przypominają lata, no, tak. To wszystko zostało zdegradowane i właśnie te, te ekspertyzy, o których, czy opinie, czy w ogóle jakiekolwiek stanowiska analityczne, które charakteryzowały się jakąś autonomią, no odeszły, że tak powiem, do... Tak. No w Senacie to pewnie młodsi ode mnie nie pamiętają, w latach 90. był jeden z najlepszych ośrodków analiz polityki międzynarodowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, w którym Ośrodek Studiów Międzynarodowych z pismem Polska w Europie. No niestety stało się tak, jak często w Polsce się dzieje. Większość z tych ludzi w 97 roku została członkami gabinetu premiera Buzka w szerokim sensie. Kształtowała, dostała istotne zadania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i nikt nie kontynuował ośrodka, który gdyby kontynuował, gdyby jego praca byłaby kontynuowana, to mielibyśmy monitoring polityki publicznej, znaczy monitoring polityki zagranicznej na wysokim poziomie w Izbie. No to ktoś, kiedy opisze polski Senat, to będzie musiał do tego zajrzeć. To były bardzo dobre teksty, no to i bardzo dobre analizy. To w ogóle Kancelaria Senatu była tworzona no, na, może być, narodzeniu solidarnościowym. To byli ludzie z otwartą głową, z pomysłami. Niestety ten dorobek tego ośrodka nie był kontynuowany. Coś takiego byłoby bardzo pożyteczne. A na plus, że Biuro Analiz Sejmowych no, zostało po prostu zawłaszczone i zniszczone. Myślę, że ze szkodą także dla obozu rządzącego, no ale to... Dobrze, myślę, że możemy powoli zbliżać do końca, bo debatujemy już 2 godziny. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ja je tylko zasygnalizuję, nie będziemy, myślę, na ten temat dyskutować, bo to jest chyba debata na odrębne spotkanie, mianowicie szczególnie po głosach pani dr Dębowskiej, pana doktora Kubasa, nasunął mi się taki problem, że te zmiany, jeżeli by weszły w życie w bliższej lub dalszej przyszłości, pewnie kiedyś wymagały, zresztą pan profesor o tym mówił, takiej instytucjonalizacji polegającej na tym, że no w pewnym przynajmniej zakresie trzeba by było się zastanawiać, co się dzieje w sytuacji naruszania tych reguł. Prawda? Oczywiście najlepiej jest, jeżeli kultura polityczna jest taka, że ona respektuje te reguły, no ale nie zawsze tak się dzieje, a w Polsce rzadko się tak dzieje. I wtedy pewnie pojawi się ten problem, o którym pani doktor Dębowska mówiła, na ile taka zasada autonomii parlamentu, który określa sobie swoje reguły gry, może podlegać jurydyzacji i to rozumianej w ten sposób, że będzie to ktoś sankcjonował z zewnątrz w postaci czy to Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, czy jakiegoś innego sądowego organu, który miałby się w Polsce zajmować kontrolą trybu legislacyjnego. To jest zawsze problem no, bardzo delikatny z punktu widzenia autonomii parlamentu, procesów politycznych, które się w nim toczą. Ja już tego wątku dzisiaj nie chcę rozpoczynać, bo to byłaby na pewno osobna debata. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dla nas wszystkich to było bardzo ciekawe takie doświadczenie, pokazujące też, że można o prawie konstytucyjnym debatować na wielu płaszczyznach, nie tylko na dogmatycznej. Ja mam osobiście takie skrzywienie trochę dogmatyczne, więc zawsze mnie to tak, powiedzmy sobie, z dużą korzyścią jest dla mnie i myślę, że dla wszystkich Państwa, jeżeli taka debata wykracza poza i toczy się na różnych płaszczyznach. No mamy nadzieję, że mimo tych wszystkich różnych takich smutnych konstatacji, które tu padały, że jednak da się coś zrobić w tym kierunku, żeby ta degradacja nie po prostu powodowała, nie było to równia pochyła. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Też dziękuję serdecznie, też proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie lekceważę sfery dogmatycznej, tylko no, może być, że chciałbym, żebyśmy trochę szerzej otworzyli okno, tak? Natomiast chcę też powiedzieć, że pod
Moimi auspicjami rozpoczną się prace nad ustawą kooperacyjną. Bierze w tym udział profesor Robert Grzeszczak, szef, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i profesor Balicki, ale wszyscy są zaproszeni i roześlemy poprzez Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego zaproszenie do prac, bo chciałbym, żebyśmy za rok mi przedłożyli nową ustawę kooperacyjną, w której będzie trochę więcej niż innowacji niż w regulaminie i robimy to w takim trybie no, prawnicy, politolodzy dla państwa, więc gorąco do tego zapraszam i prześlemy informacje. Myślimy też o takim rodzaju ankiety, w którym zostaną zebrane innowacje w tej dziedzinie. Krótko mówiąc, no to będzie drugi w tej kadencji obszar prac reformatorskich poza otwartym parlamentaryzmem. Chcemy to robić bardzo, bardzo szeroko i wszystkich konstytucjonalistów i europeistów do tego zapraszam. Towarzystwo na pewno będzie tym bardzo zainteresowane, prawa konstytucyjne. Bardzo serdecznie dziękuję. Również dziękuję bardzo Państwu. No i możemy zamknąć zebranie. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że przynajmniej niektóre postanowienia projektu.